Dobra, czas na kolejne czyszczenie dalszych przygód. Co teraz? Bohater, git. Lodowa, jakaś tam królewna. Wszystkie ulepszenia, encyklopedia. Jak ktoś umie czytać, to się ucieszy. I nie wszystko jest uzupełnione. No właśnie, trzeba to dokończyć. Dobra, bandyci. Teraz wy dostaniecie w pierdziel. Chyba. Chyba, że to ja dostanę w pierdziel. Trzy ścieżki. Dobra, dam to tak, to tak. Tu łuczników, tu maga. Aha, nie ma pieniędzy, no. Cool, właśnie, cool. Ten tekst cool to mi się tylko kojarzy z tym. Ktoś oglądał Austin Powers bodajże, ale nie wiem, która część, bo są dwie. I tam było ten doktor zło. Cool. Więcej bandytów. No jasne, dawać wszystkich. Myślę, że spróbowałbym zrobić Teslę na początek. O. It's... przerwało ją. Ech, babo, babo. No dobra, zaczyna się mikro. Ach, to było w sumie teraz bez sensu. Dobra, tutaj. Bandyci, bandyci, tak, tak, tak. O, ona jak tu spowolni. Z lodowaceniem tego, żeby się nie poślizgnęli tylko. Czy to spełnia BHP? Dobra, można ich przytulić meteorytami nawet. Bandyci i gargulce. Gargulce mogą być ciekawe, skoro nie mam praktycznie nic przeciwko latajkom. Ale może ty się na czegoś nadasz wreszcie. No gdzie ty jedziesz? Nie tu. Ech, tak to właśnie jest robota z nimi. Kto następny? Maruderzy, pewnie wszyscy, chodźcie. It's chilling time. Co mu się stało? Zamiast powiedzieć twój tekst, to zrobił... On miał chyba powiedzieć tosty, czy jakiś tam, co on tam gada. O bo, co to jest? Hej. I pełno piesków. Wiecie co? Ja chyba zrobię tak. Spróbuję ich tu zmeteorytować, tylko żeby ta grupa jeszcze dobiegła. Byłoby bardzo miło. Cool, właśnie. Dobra, i tutaj ich ostudzić i git. Okej. Ten prąd daje radę, no i że ta. Tego oczywiście trzeba na tego łucznika lasu, żeby to zestunował wszystkich korzonkami. O. Widzi martwych ludzi, spoko. Powinieneś grać w filmie, panie łuczniku lasu. O, a co to? Jacyś nowi przeciwnicy. Najeźdźcy. Raidersi jacyś, kurde, mają super pancerz. O. To będzie ciekawe. O, jeszcze rzucają z daleka jakimś tutaj... Nie wiem, jak to się nazywa, niestety. Nie nauczyli mnie na historii. Ty, to mocno bije nawet. Ej, ej, ej. Ile oni mają HP? 1000? Dobra, chyba trzeba faktycznie meteorytów użyć. I ty załatwcie go, dobra. I następnie od razu. O,
Dobra, korzonki na maksa już powinny... Właśnie, on ma nawet zasięg tutaj, na te drzewa wchodzi. Dobrze się spada. Ciekawe, czy tutaj może ich w trakcie przechodzenia złapać. Tego maga trzeba koniecznie ulepszyć, bo ewidentnie sobie nie radzą tutaj z tym. Z tym wysokim pancerzem. Ósma fala, ona już ma siódmy poziom. Nieźle nawala tutaj ewidentnie. Właśnie, zrobiłbym może jeszcze tutaj jakiś tych... jakiś żuli. Bombardiero, dobra, tutaj tak, tego maga na żółtego czarodzieja, okej, okej. Nie, a wy macie tutaj stać, no. A wy tu. O, pieski tam odchodzą do psiego nieba, miejmy nadzieję. Mhm. Latuwa ratanito, nie wiem co to znaczy niestety, nie uczyłem się czarodziejskiego. Te dźwięki, jak oni rzucają tą dzidą w ogóle. Ciekawe skąd brali. Dalej, dalej. A co to jest, jakiś gościu? Pillager? Tak go na... Kurde, no jakiś złodupto, cygano, no nikczemnik, no frajer. Ale jest duży, to pewnie jest mocny. 3000 zdrowia ma prawie, wysoki pancerz, 5 życia zabiera, o kurde. Ale na szczęście tutaj... O właśnie, promień śmierci będzie chyba na niego dosyć skuteczny. Dobra, sople, kolejna fala. Co my tu możemy? Czym? Teleportację do tyłu. Bomby polecą i będzie ok. O, jeszcze go zamroziło. No ile pieniędzy w ogóle, zaraz. O, zrobimy sobie tutaj artylerię z bombami. Dobra, co tutaj, zaraz, ta dostaje bęcki. No właśnie. A, dobra, żyjcie. Dobra, rakiety, bomby. I tych żuli można trochę ulepszyć, bo oni są tacy smutni. Zaniedbani. Dobrze to wygląda chyba. Ile? 3 fale do końca. A tej trzody trochę tutaj idzie. A, jeszcze więcej. Zobaczymy, co się stanie. O, tych by na paladynków dał i tutaj o, leczonko. Pancerzyki. Wszystko co najlepsze dla chłopaków. I bomby. Kogo on tam spalił, to ja nie wiem. O, tych też trochę, bo tacy smutni zawsze. O. Tu jeszcze jakiegoś maga, tego żółtego, żeby te osłabienia tutaj rzucał i zobaczymy.
Właśnie, jak go ciekawe osłabi. Czy będzie miał średni pancerz magiczny? No i tu jeszcze coś by się przydało, w sumie też takie smutne w miejscu. No i sprawdźmy. O. O nie, jego pancerze nie obniżę, co prawda, ale tych obniżę, tak? O właśnie, na średni. To już coś. Tu jeszcze może jakiegoś snajpera, o. Pieski, pieski. No już prawie koniec, przedostatnia fala. Właśnie ten jeden gościu coś tutaj spadł. Dostał soplem po głowie. O, headshot w lesie. Ciekawe. I ostatnia fala. Wszystko, żeby naraz się zleciało. Zobaczymy, co się stanie. Ale trzody i leci. No. Ora tam. Ty idź do spania na chwilę, bo ewidentnie tutaj za dużo ich było. Te meteoryty naprawdę są zbyt dobre. Rakieta nie trafiła. Jeszcze coś mają, myślałem, że to już koniec będzie, ale jeszcze jakaś tutaj ekipa remontowa. Bandycka, złowieszcza. No właśnie, może owcowanko? A, ten właśnie, tutaj ma zasięg, to jeszcze trutkę mu kupię. O. Trucizną mija pancerz z tego, co wiem. Nie testowałem tego, nie wiem do końca, ale wydaje mi się, że to byłoby logiczne. Dobra, i to chyba koniec. Ta ostatnia tutaj szóstka tych Raidersów i żegnamy. O, jeszcze golemik by powstanie. Ten ich do tyłu przeteleportował, nie? Koniec, tak? Amen. No i klasa. Fajne, fajnie, bandyci posprzątani, ale okazuje się właśnie, że to nie koniec, jest jeszcze druga tutaj. O, tu jest prawdziwe leże bandytów, kryjówka bandytów, bo to co to było? Paswód, no, jakiś tam las popietegowany. I co? A, może spróbuję jeszcze dupnąć to w jednym odcinku, żeby to zamknąć tak. Może się uda, zobaczmy. No kurde, ma tutaj ten chyba ich... Kto tam się... Kto jest u bandytów przywódcą? Herszt? Jest Herszt bandy? Ciekawe, dobra. Tutaj na pewno tego. Tutaj może jakiegoś łucznika. Czarodzieja. I czarodzieja może. O. Tak bym to widział. Zobaczmy, co tu w ogóle nie. A, nie spojrzałem, co nadchodzi, ale. Kij tam. Jaka muzyka, jakieś tutaj, kurde, wilki krzyczą. Skowyczą. No i oczywiście mnóstwo bandytów. Następnie bandyci, maruderzy. A tutaj wilczki będą. Dobra, ty może ich tutaj załatwa, to trzeba będzie zrzucić, już widzę. O. Ta ich tu ładnie załatwi, tutaj koniecznie Tesla musi być.
Wtedy już zablokuję praktycznie tu i tu powinno być czysto. Co to jest? Jeszcze pajączki i więcej wilków. Dobra, robi się nieprzyjemnie trochę, zaraz. Dobra, meteoryty, w ruch. I Tesla. Dobra, tu już spokój, ale z góry jeszcze pajęczarze. O, matka i córka. Dobra, te dzidy może chociaż, o właśnie, ciach, i ciach, ciach, ciach. Ten się, co? To tutaj gargulce i dalej, tutaj coś leci jeszcze, co? No, wydaje mi się, że Tesla powinna sobie z tym poradzić. Szczególnie jak jeszcze kupię dodatkowy tutaj tego celowanko, o właśnie, bzz. Dobrze. No, jeszcze jeden cel i teraz już wszystko. Kto nadchodzi? O, Jezu, pajęcze. Urduple i matka i wszystkich będą tutaj. Dobrze, ta ich może tutaj trochę właśnie... ci magowie chyba tutaj na górze to nie był najlepszy pomysł. Coś tak... Dużo magicznych wrogów stąd wychodzi, głównie pająków, właśnie, tylko i wyłącznie pająki. No to klasa. A, tutaj jakiś gościu przelazł. A z góry mogą mi iść tam. Dobra, dół powinien sobie mniej więcej poradzić, ta Tesla jest mocna, ale właśnie tu się trochę boję tych pająków. Ile tego idzie tutaj? Zaraz, bo to coś tu mi przełazi. Dobra, udało się chyba, tak? Ty kurde Tesla, właśnie, bo ty nie masz tego wyładowania tutaj, czy przeładowania, co to jest, przeładowanie. Tutaj co jeszcze zrobić, Już meteoryty, no. Super moc. Myślę, kogo tutaj by się przydali jacyś do blokowania chłopaki, o właśnie. Choćby nawet na pierwszym poziomie, żeby tu byle co robili. O, korzonki. No, na tego maga trzeba teraz kogo tutaj chyba, żeby tu miał zasięg, bo ten, no, ten nie będzie miał raczej. A żółtego się zrobi. Bandy... 50 bandytów? No pewnie. O, wszyscy idą w dół, tak? To zapraszam bardzo chętnie do Tesli tutaj. Dobra, to na maksa, trutki nie potrzebuje, pani awansuje, bo można meteoryty rzucić. Oni faktycznie ten pancerz mają tutaj dosyć mocny. Tu mógłbym dać maga o zniszczenia. Latajki, co? Tu latajki, a tutaj bandyci i bandyci, dobra. Hmm.
Dobra, chyba z dołu nic nie powinno przejść, bo Tesla tutaj jak dupnie, to wszystkich naraz. No i wyładowanie jeszcze, bzzz, no właśnie. Z góry mamy tego, są... Już jest dwóch magów, o. Tu jeszcze w sumie zrobiłbym jakąś, wiesz, właśnie. Jakąś artylerię. Jakąś wielką Bertę, o, żeby ona jak dupnęła tutaj rozpryskowy, to całą linię tutaj. No ale idzie gruby już. No, górą idziesz, co? Przydałoby się właśnie jakiś tutaj spell zniszczenia ewidentnie. No, zamroziła go. No, teraz go spaliłeś, to dzięki. Naprawdę przysłużyłeś się jak nie wiem co. Tutaj w sumie nawet snajper może byłby dobry, taki zasięg miałby duży. No, tego miałem ulepszyć, no tak. A teraz dwóch górą idzie, co? Tacy jesteście odważni. Beep, 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 beep. Killing time. Aż co, aż kurde się napije herbaty tak zwanej. Zaraz, co ty? Mikruj. Lodowa królewna, dobra, tutaj bomby, tutaj jest, rozpryskowy też. Też śmieszne w sumie to musi wyglądać. Idzie taki wielki, przecież on ma nogę jak cały jakiś mały gościu. O. Jego takie korzonki chwytają. No. Ile tego tu idzie? Co tutaj? Znowu pajączarze... Wargi. W sumie zrobiłbym na barbarzyńców, żeby te pająki tam... O właśnie, oni mają taki atak obrotowy. No, ty się cofnij trochę i... To proszę o bomby. Właśnie, szkoda, że ten jest ten tutaj zajęty, tym głównym. Nie może tutaj rzucać tych speli. Która to jest? 12 na 15? To już tak powoli się do końca zbliża wszystko. A wy tu macie niezłe problemy. Śmiesznie to wygląda, jak ten macha tym. Dobra. Meteoryty muszą trochę zadziałać, bo widzę, że nie mogą sobie poradzić. To tu gargulce, pewnie nie ma problemu. Gargulce to zawsze i wszędzie przyjmę. Może ten miałby leciutko zasięgu. No tak, nawet. Ten koniecznie teleportację właśnie. Jak mówię, czegoś mi tu brakowało, jakiegoś super skilla. Z
słuchaweczki poprawić. O, dobra. Idealne miejsce na meteoryty. Bomby. Przedostatnia fala już idzie. I trutka. Z tych mogę jeszcze paladynów zrobić. Ile? Od razu lepiej. Dużo, lubię tak właśnie, kiedy ta gra tak bawi się tymi, że no, ci raczej zawsze potężnymi przeciwnikami byli, nigdy w takich ilościach nie atakowali, a tutaj proszę, właśnie w tym dodatku takim, można to nazwać, przygodzie bandyckiej, jest ich mnóstwo, jak zwyczajni żołnierze ich traktują. Panów maruderów, a nie tylko niskie pancerze, a nie, to jest obniżone właśnie. Normalnie mają to średnie. No, idzie gdzieś boss. O kurde, jedzie. Co to jest? Kingpin, nie, z tego. O, zamrozili go w ładnej pozie. Idź, golem, idź. Kingpin z Spidermana. No, nie, kliknęło mi tu. Nie mogłem nią migrować. Ale oszustwo. Dobra, super topory podwójne. I jeszcze więcej korzonków. Dobra, bo tu ciągle ci jego przydupasy wychodzą, dlatego ja nie mogę go bić. Kasa cały czas przybywa. No właśnie, ona może go tutaj trochę zlodować. I którędy on w ogóle chce jechać? Co on tu wykręci? To w ogóle tego drżyje, bo coś skończyło się, posiłki. Co jest? Rzuca forsą. No co jest, panie Kingpin, zamuliło pana. No i to tyle. Bandyckie zagrożenie z tej krainy uznaję za zniwelowane. No i jest. To następnym razem. Chyba następnym razem wybierzemy się do ruiny Akora, jakieś Akora, coś tam, gdzie ukrywa się tu jakiś orkowy przywódca, który planuje inwazję znowu pewnie na ten zamek. No dobra, ale to już następnym razem, bo to pewnie strasznie długi odcinek wyjdzie, ale chciałem to zamknąć w jednym. No i tyle, jeśli czekacie na dalsze przygody, wiecie co robić, zasubskrybujcie tutaj ten bajer i tyle, i do następnego. Hej.